to jest niesamowite w naszym plebiscycie, że tytuł zatrzymuje się dożywotnio. Nieprzeciętny z 2017 roku. Dzień dobry, witam serdecznie, Mateusz Zaremba w naszym studiu. Cześć. Mateuszu, my to się jak od święta widujemy, czyli widujemy się raz do roku. No, zgadza się, mniej więcej. Tak to wychodzi. No, mniej więcej widzieliśmy się ostatnio w 2018, potem jeszcze w 2017 na wręczeniu nagród. No i dwa lata minęły. W zeszłym roku trochę porozmawialiśmy, co się u ciebie zmieniło, ale to teraz już można podsumować dwa lata. Co u ciebie dobrego i ciekawego słychać? Czy nadal jest nieprzeciętnie? Oj, zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, rok temu, mam wrażenie, że tytuł nieprzeciętny, poza tym, że dużo daje satysfakcji, jest też pewnym zobowiązaniem wobec osoby, która otrzymała. I staram się, żeby moje życie jak najbardziej było cały czas nieprzeciętne. Daje mi to taką siłę do następnych projektów, do tego, żeby robić więcej, działać więcej. I tak się wydarzyło. Wtedy między innymi dostałeś ten tytuł za swoje projekty, za tworzenie rakiet, za chęć i za to, że dostałeś się na niesamowite studia. Co to są za studia? Jest to Aerospace Engineering w TU Delft, czyli w Holandii, w mieście Delft. Są to studia aeronautyczne i kosmiczne, to znaczy, tak w skrócie, jak budować samoloty i rakiety. Ja jestem tam bardziej ze względu na te właśnie rakiety. No i czerpiesz wiedzę, budujesz rakiety, czy spoglądasz czasami na tę rakietę, którą stworzyłeś dwa lata temu, czy trzy lata temu? Oj, zdecydowanie tak. No te pierwsze rakiety jak najbardziej najwięcej sentymentu dają, bo to takie pierwsze kroki. Wiadomo, nie jest to samo, co teraz robię, daleko tym pierwszym prototypom, ale jest to coś, do czego się zaczęło. I tak samo myślę, że nieprzeciętni 2017 też mi dużo dali. Wiele rzeczy się też od tego momentu zaczęło. Co na przykład? Zaczęło się, poza tym, że wyjechałem na studia, to tam, wiadomo, było różnie, było ciężko, ale czułem taką siłę, że no trzeba, dam radę, to nie jest coś ponad moje siły. Zaczynałem nowe projekty, coraz większe rakiety, badałem nowe technologie, tutaj mówimy o powiedzmy na przykład rozdzielaniu dwóch stopni rakiety, czyli rakieta dwustopniowa. Poza tym jestem w zespole, który w tym roku, wakacje tego roku, planuje być pierwszym zespołem rakietowym studenckim, który osiągnie tą barierę 100 km, czyli kosmos. Mówimy tutaj o rakiecie zbudowanej w 100% przez studentów, zaprojektowanej i zbudowanej przez studentów. I to właśnie jest jeden z tych projektów, gdzie działam. Poza tym zaangażowałem się w taką pracę na rzecz społeczności technologicznej, ponieważ uważam, że technologia może bardzo dużo w życiu zmienić i to nie tylko trzeba być takim geekiem, żeby w tej technologii siedzieć i wiedzieć, co się dzieje, ale myślę, że takie zrozumienie tego, co ona może dać, jest ważne dla każdego. W związku z tym zacząłem brać udział w organizacji spotkań dla właśnie fanów technologii, dla amatorów technologii, nie tylko dla tych profesjonalistów, ale też dla wszystkich. Mówimy tutaj o spotkaniach w okolicach tego miasta, w którym studiuję. W tej chwili jest to grupa ponad 500 osób. Wow, no to piękna ekipa. No zgadza się. I tu mamy cały przekrój od studentów po profesjonalistów. No i pięknie, czyli okazuje się, że nieprzeciętność się zobowiązuje i cały czas trzeba być nieprzeciętnym i cały czas jest się nieprzeciętnym. Zastanawiam się, ale o to zapytam cię za chwilę, czy statuetka i ta magia nieprzeciętności działa w Polsce, czy również działa tak dobrze jak w Polsce za granicą, czyli czy nieprzeciętność jest globalna, ogólnoświatowa. Mateusz Zaremba, nieprzeciętny 2017 roku, dzisiaj jest naszym wyjątkowym gościem, a ja cały czas przypominam, że wy również możecie zgłosić się do naszego plebiscytu nieprzeciętni, polskieradio.pl. Cały czas studiujesz intensywnie, zastanawiam się, gdy wyjechałeś z Polski, wyjechałeś za granicę do Holandii, to czy nadal ta statuetka ma taką moc jak w Polsce, czy nadal ta nieprzeciętność, którą w Polsce na pewno miałeś okazję poczuć i to nie tylko u nas w studiu, ale również w swoim otoczeniu, wśród swoich ludzi, czy tak samo jest za granicą? Wiesz, ta statuetka to jest jedna rzecz, a tak naprawdę tytuł podąża gdzieś zawsze za człowiekiem. Ta statuetka zostaje, powiedzmy, mam ją w Polsce, raz w Holandii, ale ten tytuł gdzieś tam zawsze ze mną jest i zawsze o tym myślę. Myślę, że to tak naprawdę najbardziej wpływa wewnętrznie na to, co ja czuję i na moją motywację. To znaczy, jak bardzo mnie motywuje, a niezależnie od tego, gdzie jest, zawsze. W zeszłym roku byłeś w jury nieprzeciętnych, miałeś okazję być od tej innej strony i sprawdzać i czytać i kombinować i wybierać tych kandydatów do tytułu nieprzeciętnego. Jak to wyglądało? Czy to jest przyjemniejsze, czy przyjemniej jest jednak otrzymywać ten tytuł?
Wiesz, obydwie strony są bardzo przyjemne, bardzo interesujące, ale problem z wyborem jest taki, że to jest bardzo ciężki wybór. To nie jest tak, że to jest wybór oczywisty, jednoznaczny, że ja patrzę na tą listę, patrzę na życiorysy tych osób i myślę sobie, to jest ktoś, kto jest nieprzeciętny, bo to nie jest tak, że to tylko jedna osoba jest nieprzeciętna w każdym roku. Tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy działają, którzy coś robią dla siebie, dla innych, pokazują, że można więcej, są tymi nieprzeciętnymi. I teraz problem jest naprawdę bardzo duży. Jak wybrać tego nieprzeciętnego? Więc jakim kluczem się kierowałeś? Czego używałeś? Na co zwracałeś szczególną uwagę? Zwracałem szczególną uwagę na to, czy ktoś to robi tylko i wyłącznie dla siebie, czy też myśli o innych. Dla mnie działania, które przy okazji rozwoju siebie dają dużo innym, inspirują, są bardzo ważne. Uważam, że to jest przede wszystkim to, co nieprzeciętni powinni robić. To znaczy pokazywać innym, że się da, bo oni już wiedzą, że się da. Ale teraz chodzi o to, żeby inni ludzie też wiedzieli. Czyli nieprzeciętność to jest także misja społeczna. Czyli chcesz nam powiedzieć, że my również naznaczamy i mówimy, no dobrze, to teraz jest cudownie, znakomicie. Zrobiłeś kawał dobrej roboty, ale to dopiero początek tej drogi. Myślę, że nieprzeciętna osoba wie to tak naprawdę od początku, że jest to dla tej osoby ważne, żeby gdzieś ten jego sukces nie był tak naprawdę, nie został tylko i wyłącznie dla niego, ale też dał coś innym. 2017 rok, Mateusz Zaremba, laureat naszego plebiscytu Nieprzeciętni 2017 wtedy. Mateuszu, za chwilę porozmawiamy o tym, jeszcze o twoim życiu, jak wygląda na co dzień, natomiast muszę cię o to zapytać. Czym dla ciebie dzisiaj jest nieprzeciętność? Dla mnie nieprzeciętność to jest pewne zobowiązanie do inspirowania innych ludzi. Dla mnie jest to coś, taka cecha, która powoduje, że nam się chce więcej, ale też innym ludziom chce się więcej. Chce się więcej, chce się działać, chce się generalnie czynić dobro. I to jest definicja nieprzeciętności według Mateusza Zaremby, ale z tą definicją wiąże się jeszcze coś. To my sami musimy wiedzieć, że jesteśmy nieprzeciętni. I w naszym plebiscycie jest pewna gwiazdka. W wielu sytuacjach spotykamy się z tym, że to nie sami nieprzeciętni się zgłaszają do tego plebiscytu, tylko ktoś ich zgłasza. Czyli ktoś musi im powiedzieć, ty jesteś nieprzeciętny, zgłaszam cię do konkursu. Jak to było w twoim przypadku? W moim przypadku była to moja babcia i mój dziadek. To znaczy ja pokazałem moim dziadkom, jak korzystać z internetu, a potem okazuje się, że parę miesięcy później zostałem zgłoszony do plebiscytu nieprzeciętni. I to właśnie oni mnie zgłosili. Czyli jesteś nieprzeciętnym nauczycielem, bo opanowali tę sztukę. Zgadza się, ale z drugiej strony mam to chyba w genach, bo moi dziadkowie to też nauczyciele. Więc nie było z tym żadnego problemu. I to oni cię zgłosili do plebiscytu. Czy byłeś zaskoczony bardzo, czy powiedziałeś, o faktycznie dzięki babciu, dzięki dziadku? Byłem zaskoczony, byłem zdecydowanie zaskoczony, bo no, nie spodziewałem się, że po pierwsze dziadkowie mnie zgłoszą ze względu na to, że dopiero co zaczęli korzystać z internetu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest zawsze gdzieś ten szok, że ktoś uważa mnie za nieprzeciętnego. Bo nie ukrywam, to nie jest tak, że ja pomyślałem sobie, ja jestem nieprzeciętny, ja się powinienem zgłosić, czy ja tam pasuję w 100%. To zawsze było gdzieś to zastanowienie, czy ja jestem nieprzeciętny. I myślę, że to przychodzi dopiero, nie wiem, może z doświadczeniem, może jak faktycznie parę rzeczy się zrobi i zobaczy się, że to, co się robi, jest ciekawe, jest interesujące i trzeba przestać się wstydzić tego, co się zrobiło. Trzeba powiedzieć, to, co zrobiłem, jest fajne, to, co zrobiłem, jest dobre, jestem z tego dumny i ja to zrobiłem i ja jestem nieprzeciętny, bo to zrobiłem. Wyobraź sobie 2017 rok, początek 2017 roku. Siedzi młody Mateusz Zaremba. Dzisiaj też jest młody, ale no i też siedzi. Czy sam byś się zgłosił do tego plebiscytu, gdyby nie dziadkowie? Musiałbym się mocno zastanowić, ale myślę, że raczej nie. Pomyślałbym, że jest dużo więcej innych osób, które robią zdecydowanie bardziej nieprzeciętne rzeczy. To właśnie często nam brakuje tego kroku i jeśli jacyś nieprzeciętni, którzy zastanawiają się, czy są nieprzeciętni, słuchają nas, zdecydowanie polecałbym spróbować, bo to nie kosztuje. No właśnie, bo chciałem cię zapytać o to, co powinni zrobić ci nieprzeciętni, którzy jeszcze nie zgłosili się do naszego plebiscytu. Co radziłbyś tym, którzy właśnie się trochę wahają i mają tę myśl, że nie, ja to jednak jestem przeciętny. Jest jeden bardzo prosty krok. Należy wysłać maila. Tak po prostu. Tak po prostu. Trzeba spróbować. Jak się nie spróbuje, to się na pewno przegrało, bo bez próby na pewno się nie wygra, a w momencie, jeśli się spróbuje, to na pewno coś się zyska, chociażby doświadczenie. Ile ci jeszcze zostało studiowania? Półtora roku tego kierunku, który teraz studiuję. Potem nie wiem.
Nie wierzę, że nie masz pomysłu już. Mam wiele pomysłów, tylko właśnie pomysł, to problem jest taki, że pomysłów jest bardzo dużo. Myślę gdzieś może od strony biznesowej, po to, żeby robić jeszcze więcej rzeczy, niekoniecznie może od tej strony technicznej, ale może gdzieś działać, inspirować ludzi bardziej od tej strony takiej zarządzania projektami, na zasadzie zaczynać te projekty i doprowadzać je do końca, ale niekoniecznie manualnie je robić, tylko motywować innych ludzi, żeby robili to, co mamy w głowie, to pomysły, które chcemy zrealizować. Nieprzeciętny 2017, Mateusz Zaręba. Młody Elon Musk? Mam nadzieję. No i pięknie, tego ci właśnie życzymy. Wielkie dzięki.